W dzisiejszym odcinku poruszymy temat związany z apiterapią. Czego dotyczy apiterapia? Mianowicie apiterapia to dziedzina wiedzy nauki, która zajmuje się leczeniem produktami pszczelimi oraz miodem. Mówiąc o miodach i produktach pszczelich, niezaprzeczalnie jest to niezwykle cenna grupa produktów. Mówiąc o efektywności żywienia we wspieraniu organizmu człowieka, często mówimy o surowcach roślinnych, które mają duże znaczenie biologiczne, ponieważ zawierają szereg unikatowych składników, które na ten organizm wpływają. A jak to ma miejsce w przypadku produktów, które pochodzą od pszczół? Przecież nie jest to typowo produkt roślinny. Ale nic bardziej mylnego, bo tak naprawdę pszczoły przetwarzają metabolity, które właśnie pozyskiwane są ze świata roślinnego, czyli to cała gama składników bioaktywnych, które występują w roślinach, są następnie metabolizowane przez pszczoły, czyli można powiedzieć, że produkty roślinne w ten sposób jeszcze wzbogacone są drogocennymi metabolitami właśnie pochodzącymi od pszczół. Jeżeli interesują się Państwo, jakie produkty pszczele mają w szczególności unikatowe właściwości, to serdecznie zapraszam do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Na początek chciałabym powiedzieć o pyłku pszczelim. Pyłek pszczeli inaczej obnóże pszczele. Pyłek urasta do rangi nawet pożywienia. Dlaczego? Ponieważ zawiera wszystkie składniki odżywcze potrzebne do odżywienia organizmu człowieka. Zatem można uznać, że jest nawet taką super żywnością. A czym tak naprawdę jest pyłek? No, pyłek jest zbierany z pylników roślin przez pszczoły, następnie jest zwilżany śliną oraz nektarem i na obnóżach pszczelich jest przenoszony następnie do ula. W jakim celu stosować pyłek pszczeli? Mianowicie, już jak na wstępie powiedziałam, może urastać do rangi niezwykle odżywczego pożywienia, zarówno dla pszczół, jak i dla samego człowieka. Zatem we wszystkich stanach przebiegających z niedożywieniem, u osób po ciężkich, wyniszczających chorobach, właśnie w okresie rekonwalescencji, pyłek pszczeli będzie idealnym rozwiązaniem. Ponadto pyłek pszczeli też podnosi takie zdolności fizyczne organizmu człowieka, poprawia koncentrację i z powodzeniem będzie stosowany u wszystkich osób, które chcą niejako wspomóc, podwyższyć wartość odżywczą własnego jadłospisu. Mówiąc też o zastosowaniu pyłku pszczelego, na pewno warto wspomnieć o wpływie na układ sercowo-naczyniowy. Mianowicie pyłek pszczeli ma udokumentowane działanie zapobiegające i zmniejszające ryzyko wystąpienia miażdżycy. Jak pokazują doniesienia, pyłek pszczeli reguluje parametry lipidogramu. Na przykład zawiera bardzo pożądany w tym kontekście beta-sitosterol, fitosterol roślinny, który może hamować wchłanianie niepożądanych frakcji lipidowych w naszym przewodzie pokarmowym. I faktycznie pyłek pszczeli przekłada się na obniżenie stężenia trójglicerydów w surowicy krwi. Mówiąc też o korzystnym wpływie na układ sercowo-naczyniowy, pyłek pszczeli wykazuje też działanie przeciwzakrzepowe, czyli może zmniejszać ryzyko powstawania zatorów. I też jeżeli mówimy o układzie sercowo-naczyniowym, to osoby borykające się z niedokrwistością warto, żeby zwróciły uwagę właśnie na pyłek pszczeli, ponieważ jak się okazuje, może zwiększyć produkcję krwinek czerwonych. Pyłek pszczeli w niektórych doniesieniach naukowych nawet uważany jest jako produkt sprzyjający długowieczności. I faktycznie, patrząc na zdolności odżywcze i skład pyłku pszczelego, na pewno można zgodzić się z takim stwierdzeniem. Mówiąc o innych właściwościach pyłku pszczelego, warto zwrócić uwagę na zdolności detoksykacyjne, czyli niejako odtruwające nasz organizm. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ pyłek pszczeli usprawnia usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii z naszego organizmu. Pyłek pszczeli wykazuje też działanie przeciwzapalne i jest bardzo pożądany u mężczyzn z łagodnym przerostem gruczołu krokowego, a także u wszystkich ludzi jako wspomaganie w chorobie wrzodowej żołądka oraz dwunastnicy. Mówiąc o wykorzystaniu pyłku pszczelego i doświadczeniu wszystkich niezwykle ważnych walorów płynących z jego zastosowania, warto mieć na uwadze, jak taki pyłek przyjmować, bo jak się okazuje, spożywanie takich suchych obnóży pszczelich może być mało efektywne, ponieważ takie suche obnóża pszczele, czyli taki zwyczajny wysuszony pyłek pszczeli, jest oporny na działanie enzymów trawiennych człowieka i w takiej postaci taki pyłek przyswaja się tylko w 10-15%. Dlatego też spożywając obnóża pszczele, dobrze jest wcześniej je rozdrobnić i lub namoczyć. Taki sposób przygotowania pyłku pszczelego wpłynie na większą przyswajalność składników bioaktywnych, które będą się przyswajać nawet w 60-80%.
Jeżeli chodzi o pyłek pszczeli i przeciwwskazania do zastosowania pyłku pszczelego, to zdecydowanie jest to alergia na pyłek pszczeli. Jak można stwierdzić, czy dana osoba ma alergię na pyłek pszczeli? Mianowicie, jeżeli wcześniej doświadczyła alergii na miód i inne produkty pszczele, to należy być bardzo ostrożnym, wprowadzając do diety taki pyłek, bo potencjalnie taka alergia jest niestety możliwa. I też oczywiście osoby z jakąkolwiek alergizacją, ponieważ powinny też mieć na uwadze to, że czasami pyłek pszczeli jest zanieczyszczony pyłkiem od roślin wiatropylnych i wtedy może to sprzyjać tak zwanej alergii pyłkowej. Z drugiej strony, jeżeli ta reakcja nie jest tak silna u danej osoby, to mówi się, że taka ekspozycja na pyłek pszczeli zanieczyszczony innymi pyłkami może zmniejszać wrażliwość na te pyłki później u osób uczulonych w okresie sezonu. Aczkolwiek pamiętajmy, że jeżeli dana osoba boryka się z ciężkimi, trudnymi objawami alergii, to nawet nie powinna próbować wdrażać takiego produktu do swojego jadłospisu. Dlaczego? Ponieważ może być to opłakane po prostu w skutkach. Kolejnym ciekawym produktem pszczelim, o którym chciałabym powiedzieć, jest pierzga. I tak jak mówimy o kiszonkach, to można powiedzieć, że pierzga jest taką kiszonką pochodzenia pszczelego. I tak na przykład jak jest sam pyłek pszczeli, to z kolei pierzga będzie takim kiszonym pyłkiem pszczeli. A jak to wygląda w realiach? Mianowicie pierzga to jest nic innego jak pyłek pszczeli ułożony warstwami w komórkach plastra. Następnie jest zwilżany śliną, miodem oraz woskiem i unikatowym elementem tego całego procesu jest fermentacja. Fermentacja beztlenowa, w wyniku tego powstaje bardzo pożądany kwas mlekowy. I to właśnie powstający kwas mlekowy zabezpiecza pierzgę przed zepsuciem i też powoduje, że często jest o wiele lepiej przechowywana, w sensie nie psuje się, jest bardziej odporna na czynniki zewnętrzne i to też stawia pierzgę na wyższej pozycji, aniżeli sam pyłek pszczeli. Fermentacja, w wyniku której powstaje pierzga, powoduje, że pierzga jest o wiele lepiej przyswajalna, aniżeli pyłek kwiatowy. Mówiąc też o walorach takiej pierzgi, to na przykład cechuje się wyższą zawartością wolnych aminokwasów. I też jak pokazują doniesienia, w porównaniu z pyłkiem kwiatowym wykazuje silniejsze właściwości antybiotyczne, zarówno bakteriostatyczne, jak i też bakteriobójcze. Jeżeli mówimy też o porównaniu z pyłkiem kwiatowym, to pierzga też cechuje się większymi siłami antyoksydacyjnymi, czyli niejako silniej wymiata szkodliwe, wolne rodniki z naszego organizmu. Jakie walory prezentuje pierzga jeszcze? Oprócz walorów takich odżywczych, czyli podobnie jak miało to miejsce w przypadku pyłku kwiatowego, pokarm odżywiający nasz organizm, ale też takie walory immunostymulujące i też z powodzeniem może być wykorzystywana wspomagająco na przykład przy przewlekłym zapaleniu wątroby, przewlekłym zapaleniu migdałków, również też bardzo korzystnie u osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego oraz u osób borykających się z niedokrwistością. A jeżeli mówimy o takich superlatywach pierzgi, to pytanie, czy mogą być jakieś przeciwwskazania do zastosowania pierzgi. I tutaj tak samo jak w przypadku innych produktów pszczelich, po stwierdzeniu alergii na produkty pszczele, no niestety pierzga też nie powinna być spożywana. Jeżeli z kolei nie wiemy tak naprawdę, czy mamy alergię na produkty pszczele, a jeszcze nie próbowaliśmy nigdy pierzgi, to też zawsze zalecam rozpocząć od bardzo małych ilości, tak żeby sprawdzić ewentualną reakcję niepożądaną, która po takim produkcie może się pojawić. Niezwykle cennym produktem pszczelim jest propolis, inaczej kit pszczeli, ale warto powiedzieć na wstępie, że w odróżnieniu od pyłku kwiatowego czy też od pierzgi nie możemy propolisu nazwać pokarmem, bo tym pokarmem de facto nie jest. Już w samym ulu wykorzystywane przez pszczoły jest głównie w celu właśnie budowania ula i też ochrony przed czynnikami zewnętrznymi, czyli duża siła bioaktywna. Z kolei dla ludzi taki propolis może urastać nawet do rangi leku. Porównując skład propolisu do innych produktów pszczelich, to cechuje się on największą koncentracją substancji bioaktywnych. I patrząc na masę propolisu, nawet 50% składu masy takiego propolisu właśnie stanowią bardzo silnie działające metabolity pozyskiwane z roślin. Czym tak naprawdę jest propolis? Propolis to nic innego jak lepka wydzielina zbierana przez pszczoły z pączków roślin, ale również z kory drzew liściastych oraz iglastych i z liści roślin zielnych. Następnie taka lepka wydzielina zwilżana jest wydzieliną z gruczoł żuwaczkowych i gardzielowych pszczoły i mieszana z pyłkiem pszczelim oraz woskiem. Propolis swoje duże
cechy lecznicze zawdzięcza obfitości związków polifenolowych, które w propolisie występują. I według już doniesień ludowych propolis był ceniony z uwagi na silne właściwości przeciwbólowe. Patrząc na zastosowanie propolisu w dzisiejszych czasach, to nadal jest on z powodzeniem wykorzystywany. I stosuje się wszelkiego rodzaju preparaty, na przykład wyciągi alkoholowe, tak jak na przykład nalewka propolisowa, ale też propolis z powodzeniem jest stosowany zewnętrznie, w różnego rodzaju maściach, czy też czopkach propolisowych. Pytanie, po co, w jakim celu stosować propolis? No mianowicie w aktywnych przeziębieniach, stanach chorobowych związanych właśnie na przykład z grypą. Dlaczego? Ponieważ propolis ma bardzo duże działanie przeciwdrobnoustrojowe i ono jest skierowane zarówno przeciwko bakteriom, grzybom, jak i pierwotniakom. Potwierdzeniem przeciwpierwotniakowego działania propolisu jest zastosowanie nawet lecznicze propolisu, mianowicie ekstraktów propolisu w stężeniach od 10 do 30% w leczeniu choroby, jaką jest giardioza. Jest to choroba pasożytnicza jelita cienkiego, właśnie spowodowana przez pierwotniaki Giardia intestinalis. I tutaj zależność jest taka, że im wyższe stężenie procentowe tego propolisu, tym efekt leczniczy jest większy. Oprócz wspomagania różnego rodzaju leczenia infekcji, propolis też z powodzeniem jest stosowany celem poprawy funkcji układu sercowo-naczyniowego. I okazuje się, że podaż takiego propolisu ma działanie hipotensyjne, czyli obniża ciśnienie tętnicze krwi. Ponadto wykazuje też właściwości przeciwzakrzepowe, przeciwmiażdżycowe, też rozszerza światło naczynia wieńcowego, przez to też zaopatrzenie serca w tlen i składniki odżywcze jest o wiele lepsze i też zwiększa siłę skurczu mięśnia sercowego. Propolis działa przeciwdrobnoustrojowo, o czym wspomniałam już wcześniej w kontekście np. stanów grypowych, ale to działanie przeciwdrobnoustrojowe można również z powodzeniem wykorzystywać do zaopatrzenia tkanek zewnętrznych. I tutaj, mówiąc o tkankach zewnętrznych i zastosowaniu propolisu zewnętrznie, też działa przeciwdrobnoustrojowo, a dodatkowo przyspiesza regenerację tkanek. Dlatego też zastosowanie propolisu np. w postaci maści, różnego rodzaju kremów czy czopków propolisowych będzie miało zastosowanie zewnętrzne, na przykład w trudno gojących się ranach, w oparzeniach, odmrożeniach, również w wszelkiego rodzaju odleżynach, w aftach, grzybicach skóry, wszelkiego rodzaju uszkodzeniach tkanek zewnętrznych, na przykład też w guzkach krwawniczych mających miejsce u osób z chorobą hemoroidalną, czy też w stanach zapalnych dróg rodnych u kobiet. Także osoby, które mają cerę tłustą i taką tendencję do zmian trodzinkowych, też mogą korzystać z zewnętrznego zastosowania surowców na bazie propolisu. Propolis z uwagi na bogatą frakcję polifenolową ma również działanie przeciwzapalne oraz antyoksydacyjne, dlatego też będzie chronił organizm przed szkodliwymi wolnymi rodnikami, które powstają w trakcie np. zakażenia czy też w trakcie promieniowania jonizującego. Ponadto propolis ma też działanie tzw. hepatoprotekcyjne, czyli ochrania komórki wątrobowe, co może być wykorzystane we wczesnych stadiach wirusowego zapalenia wątroby. Jak widzimy, propolis ma bardzo duże walory lecznicze, dlatego też nie powinien być stosowany przewlekle. I oczywiście takim też przeciwwskazaniem do zastosowania propolisu będą wszelkie stany alergii na produkty pszczele. I tutaj, jeżeli mamy taką tendencję do atopii, to wszelkiego rodzaju produkty pszczele, w tym propolis, powinniśmy stosować z zachowaniem należytej ostrożności. Objawy nieprawidłowej reakcji na propolis przy podaży zewnętrznej, czyli na przykład w postaci maści czy kremu, to zaczerwienienie, opuchlizna oraz świąt skóry. Z kolei przy podaży wewnętrznej takie symptomy świadczące o tym, że możemy źle tolerować propolis, to obrzęk błąd śluzowych, nudności oraz spadek ciśnienia tętniczego krwi. Podsumowując, jeżeli nie mamy przeciwwskazań do zastosowania produktów pszczelich, nie mamy alergii, to tak naprawdę te produkty cechują się unikatowymi walorami odżywczymi i zdrowotnymi. Mówiąc o pyłku kwiatowym oraz spierzdze, mają niezwykle duże właściwości odżywcze i mogą wspomagać naszą codzienną dietę w kontekście uzupełniania makro- i mikroskładników. Z kolei propolis to już bardziej aktywny substrat, który może być wykorzystywany we wspomaganiu leczenia naszego organizmu. Pamiętajmy o tym, że produkty pszczele dobrze, żeby też były stosowane okresowo, czyli w okresie przyjmowania, na przykład w okresie jesienno-zimowym warto stosować, a później na przykład w okresie wiosennym czy też letnim robić swego rodzaju przerwy.
Jeżeli podobał się Państwu dzisiejszy odcinek, to serdecznie zapraszam do pozostawienia kciuka w górę oraz do zasubskrybowania kanału, a ja już dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek i idę wypić mój macerat z pierzgi.